tym filmie poznasz trzy szybkie sposoby, które możesz wprowadzić od dziś do swojego życia, które poprawią twoją cerę. Zapraszam do oglądania. Cześć, ja nazywam się Rafał Sienkiewicz i witam Cię na moim kanale, na którym mówię głównie o diecie keto, intermittent fasting i odchudzaniu. Jeżeli chcesz obejrzeć więcej filmików ode mnie, to kliknij przycisk subskrybuj. A my dzisiaj pomówimy o tym, jak mieć lepszą cerę. I oczywiście nie powiem o tym, jakie Ty masz stosować kosmetyki, jak o nią dbać ze strony zewnętrznej. Ja powiem Ci, jak Twoja dieta może wpłynąć na polepszenie Twojej cery. I nie wiem, czy wiesz, ale dieta ma bardzo duży wpływ na Twój wygląd, na wygląd Twojej skóry, na wygląd Twojej cery. I zacznijmy od pierwszej rzeczy, która ma bardzo duży wpływ na wygląd Twojej skóry, a są to alergie pokarmowe. Jeżeli Ty wprowadzasz do swojego organizmu jakiś alergen, to może objawić się stanem zapalnym skóry. A jak się objawia stan zapalny skóry? No mamy różne pryszcze, jakieś zaczerwienienia, mamy egzemę i tak dalej, i tak dalej. Wszystko też zależy od tego, jaki to jest alergen i czy mamy też jakąś chorobę autoimmunologiczną, bo to też ma wpływ na jakość Twojej skóry. Natomiast jeżeli Ty będziesz dostarczać białka alergizujące do Twojego organizmu, na które Twój organizm będzie reagował negatywnie, no to Twoja twarz niestety będzie pokryta różnymi pryszczami, będzie źle. Więc jeżeli chcesz poprawić jakość swojej cery, to zacznij właśnie od szukania alergenów i od ich wyeliminowania. Drugą rzeczą, którą możesz zrobić, jest zmniejszenie ładunku glikemicznego Twoich posiłków. Nie wiem, czy wiesz, ale istnieje powiązanie pomiędzy wysokim poziomem insuliny w naszej krwi a trądzikiem. A chodzi tu o insulinopodobny czynnik wzrostu typu pierwszego. W skrócie IGF-1. Gdy mamy podniesiony poziom IGF-1 w naszym organizmie, to może to się objawiać różnymi problemami, między innymi właśnie trądzikiem. Więc zobacz, czy Ty nie spożywasz dużo produktów, które mają duży ładunek glikemiczny i które mają duży indeks glikemiczny. Oczywiście, jeżeli Ty będziesz spożywać mało produktów, które są zasobne w wysoki indeks glikemiczny, to ten ładunek będzie niski, natomiast musisz na to zwrócić uwagę. I to samo tyczy się, jeżeli Ty masz insulinooporność, czy też cukrzycę typu drugiego, bo to są stany za wysokiego poziomu insuliny we krwi, tak zwane stany hiperinsulinemii, które mogą negatywnie wpływać na stan Twojej skóry. Dlatego to jest taka druga rzecz, o którą możesz zadbać, żeby poprawić jakość swojej skóry. I trzecią, ostatnią rzeczą, którą możesz zrobić, jest wyeliminowanie nabiału do zera. Niestety nabiał może wpływać na wzrost androgenów, czyli hormonów tak zwanych męskich, co może prowadzić do pogorszenia Twojego stanu skóry. Zamiast nabiału możesz na przykład spróbować produkty z kokosa lub też spróbować na początku nabiału czy to koziego, czy to owczego. Natomiast z doświadczenia widzę, że często wybieranie nabiału koziego i owczego na trądzik nie pomaga i często trzeba po prostu wyeliminować do zera nabiał. Pamiętajcie, że jaja to nie jest nabiał. Nabiał to są przetwory z mleka, także jaja możecie jeść, o ile nie macie na nich alergii. I wtedy właśnie trzeba kompletnie do zera wyeliminować nabiał i używać produktów roślinnych, które są niejako podobne do przetworów mlecznych. Jeszcze tutaj takim bonusowym punktem jest tak zwana dieta przeciwzapalna. Czyli my spożywamy produkty, które są zasobne w antyoksydanty, w przeciwutleniacze, czyli tak zwane popularne superfoods, bo stan zapalny też będzie wpływał na pogorszenie jakości Waszej skóry. Więc tutaj warzywa, owoce niskowęglowodanowe, gorzka czekolada, oliwa z oliwek. Takie produkty są zasobne w polifenole, w antyoksydanty, w przeciwutleniacze, które będą pomagały modulować ten stan zapalny, ale też tutaj właśnie dieta ketogeniczna może się do tego przyczynić. Napiszcie w komentarzu, czy komuś z Was dieta ketogeniczna pomogła w
po ulepszeniu jakości skóry, jakości cery i pomogła walczyć czy to z trądzikiem, czy z jakąś egzemą. W tym filmie nie mówiłem o innych przyczynach trądziku, czy też generalnie pryszczy na twarzy, bo często to są problemy hormonalne, które na przykład są leczone sterydami, więc tutaj dieta nie zawsze może zadziałać. Ale warto od diety zacząć i oczywiście trzeba znaleźć przyczynę. Czy to jest wina hormonów, czy to jest właśnie wina diety, a może to jest wina dysbiozy jelitowej. Tutaj nasz mikrobiom też ma bardzo duże znaczenie na jakość naszej skóry. Dlatego to wszystko jest ważne. Dlatego jeżeli wy macie jakieś duże problemy z waszą skórą, to warto wtedy zgłosić się do specjalisty, zbadać tą sprawę, znaleźć przyczynę i wtedy też będzie łatwiej wam dobrać plan, który pomoże wam sobie z tym poradzić. A w tym filmie to będzie wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli ci się podobało, to kliknij łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, żeby nie pominąć moich filmów i żeby dostać powiadomienie o każdym nowym filmie. A my widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.